Cześć, witajcie. Jednym z pytań, które powstaje, gdy robimy dobudówkę do domu, czy zbrojenie kotwić do fasady budynku? Pokażę Wam, co na ten temat twierdzi GPT, no i co ona doradza. A Wy mi możecie napisać w komentarzach, jaka jest Wasza opinia na ten temat, znaczy się kotwienia nowej przybudówki do fasady budynku. Także zapraszam na film. Tu, jak widzicie, rozmawiam z dwoma murarzami, moimi znajomymi z pracy, którzy już nie są murarzami. Oni twierdzili, że kotwić. Natomiast no, ja nie jestem taki pewien. Pokażę Wam, co GP powiedziała na ten czas. Czy można kotwić nową dobudówkę do starej części budynku? Tak, można kotwić nową dobudówkę do starej części budynku, ale wymaga to starannego planowania i odpowiedniego wykonania. Istnieje kilka kluczowych kwestii, które należy uwzględnić podczas takiego procesu. Pierwsza ocena strukturalna. Przeprowadź dokładną ocenę stanu technicznego starej części budynku, aby upewnić się, że jest wystarczająco stabilna, aby wspierać nową dobudówkę. Sprawdź fundamenty, ściany, stropy i inne elementy konstrukcyjne pod kątem uszkodzeń, pęknięć i innych potencjalnych problemów. Drugi projekt konstrukcyjny. Współpracuj z inżynierem budowlanym lub architektem, aby zaprojektować odpowiednie rozwiązania konstrukcyjne i kotwienie. Uwzględnij różnice w osiadaniu gruntu między nową a starą częścią budynku. Stara część może już być osiadła, podczas gdy nowa dobudówka będzie się osiadać z czasem. Trzecie rodzaje kotwienia. Kotwy mechaniczne. Użyj stalowych kotew mechanicznych, śrub, prętów, do połączenia nowych i starych elementów konstrukcyjnych. Kotwy chemiczne. Użyj specjalnych klejów epoksydowych lub chemicznych kotew, które są wstrzykiwane do wywierconych otworów w betonie lub murze, aby stworzyć mocne połączenie. Czwarte, złącza dylatacyjne. Złącza dylatacyjne są stosowane, aby pozwolić na ruchy termiczne i różnice w osiadaniu gruntu między nową a starą częścią budynku. Złącza te zapobiegają powstawaniu pęknięć i uszkodzeń strukturalnych w wyniku różnic w ruchach budynku. Piąte, fundamenty. Upewnij się, że fundamenty nowej dobudówki są odpowiednio zaprojektowane i wykonane, aby współpracować z istniejącymi fundamentami. W niektórych przypadkach może być konieczne zastosowanie fundamentów głębokich lub palowania, aby zapewnić odpowiednią nośność. Szóste, hydroizolacja. Zadbaj o odpowiednią hydroizolację w miejscu połączenia nowej dobudówki ze starą częścią budynku, aby zapobiec wnikaniu wody i wilgoci. Stosowanie membran hydroizolacyjnych i odpowiedniego drenażu jest kluczowe. Siódma, izolacja termiczna i akustyczna. Zapewnij odpowiednią izolację termiczną i akustyczną w miejscu połączenia, aby utrzymać komfort wewnątrz budynku. Użycie odpowiednich materiałów izolacyjnych i uszczelnień zapobiega mostkom termicznym i poprawia efektywność energetyczną. Ósma, zgodność z przepisami. Upewnij się, że wszystkie prace są zgodne z lokalnymi przepisami budowlanymi i uzyskaj niezbędne pozwolenia. Przestrzegaj norm i standardów dotyczących konstrukcji, bezpieczeństwa i energooszczędności. Dziewiąta, kontrola i nadzór. Regularnie kontroluj postępy prac i przestrzegaj zaplanowanych procedur. Współpracuj z doświadczonym wykonawcą, aby zapewnić wysoką jakość wykonania. Kotwienie nowej dobudówki do starej części budynku jest skomplikowanym procesem, który wymaga precyzyjnego planowania i wykonania. Warto skonsultować się z profesjonalistami, aby zapewnić bezpieczeństwo i trwałość konstrukcji. Także ja finalnie zdecydowałem się nie kotwić. No, jest to spowodowane tym, że konstrukcja budynku jest trochę taka dziwna. I też chcę, żeby po prostu dobudówka osiadała jednostajnie. To znaczy, wydaje mi się, logicznie rzecz biorąc. Natomiast gdyby była zakotwiona, a teren
opadałby nierównomiernie, no, myślę, że to by blokowało. A też nie wiem, czy by to nie mogło uszkodzić trochę fasady budynku. Napiszcie w komentarzach, jakie są Wasze opinie. No i jak wiecie, zawsze subskrybujcie, lajkujcie i komentujcie. Chodzi o to, że tu jest wejście i nad tym wejściem jest belka nośna. A tak po prawdzie to nie wiem, na czym ona jest oparta. Prawdopodobnie szyna jakaś, albo, no nie wiem, w każdym razie nie rozbierałem tego, także to jest taka jedna wielka niewiadoma, co tutaj może się zdarzyć, a gdyby jeszcze były jakieś naprężenia, to mogłoby być ciekawie. Dlatego też ja nie zdecydowałem się na kopanie również fundamentu wzdłuż krawędzi budynku. No, się obawiałem, że, to znaczy już widziałem raz taką sytuację, gdzie wykopali, żeby zrobić opaskę drenażową. No i tak budynek się troszkę jak gdyby zapadł. No, także wolałem też uniknąć takiej sytuacji i moim zdaniem to dzięki temu troszkę było zabezpieczone. No jak widzicie, to po prostu według czatu GPT, no to fachowcy, jeszcze raz fachowcy, a co się wiąże z większymi kosztami, nie? Także, a jak wiadomo, każdy chce zrobić pewne rzeczy jak najtaniej. To by było na tyle. Ja Was serdecznie pozdrawiam i do zobaczenia w następnym filmie. O ja, czerwony pomidor.